Cześć. Jest dzisiaj z nami Huawei P30 Pro. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Tak, wiem. Co P30, skoro mamy w tym momencie P50? Tak, mam P50 i przełożę do niego swoją kartę, ale postanowiłem przez jakiś czas poużywać sobie P30. Już tłumaczę dlaczego. Otóż byłem mega, ale to mega ciekawy, jak zmienił się ten telefon i jak zmieni się moje postrzeganie tego telefonu po 3 latach, no bo ten telefon zadebiutował w 2019 roku. To jest świetny telefon i to był świetny telefon, ale 3 lata w smartfonach, no to tak, z jednej strony to jest wieczność, tak? Tych telefonów jest cały czas kupa, co tydzień wychodzą jakieś nowe. Producenci cały czas niby coś tam dokładają, podkręcają procesory, ekrany, aparaty fotograficzne, nie wiem co tam jeszcze. No więc te 3 lata to naprawdę jest dużo. Z drugiej strony, ja mam taką teorię, że jakiś czas temu świat w smartfonach się zatrzymał. Producenci już nie wiedzą tak naprawdę, co sensownego tam dołożyć, a te wszystkie zmiany, którymi nas tam mamią, one są takie kosmetyczne i bez wielkiego wpływu na to, jak nam używa się te telefony. No i z takiej perspektywy chciałem ocenić, jak będzie mi się używało w tym momencie P30. Poużywałem jej przez 2-3 tygodnie. I muszę wam powiedzieć, że ten telefon zestarzał się z godnością. Tak naprawdę doskonale mi się go używa. Kilka rzeczy poszło do przodu. W kilku rzeczach ten telefon kiedyś był najlepszy, teraz już nie jest. Ale w kilku rzeczach cały czas on jest doskonały. Oczywiście, nie powiedziałem jeszcze jednego, usługi Google'a. To jest ostatni telefon Huawei'a, który ma normalne usługi Google. On ma Androida 10, mamy już 12, no więc wiadomo, już 11 raczej nie będzie, ale on cały czas jest aktualizowany pod względem poprawek bezpieczeństwa. Tutaj jesteśmy na bieżąco. No i pytanie jest takie, czy w 2022 roku warto się jeszcze tym telefonem zainteresować? Postaram się na to odpowiedzieć. Zacznijmy sobie po Bożemu, czyli od budowy i od wykonania. Jak widzicie, ja ten telefon noszę w etui, ale mogę go wyjąć z tego etui. Dlaczego? Dlatego, że noszę go w etui, bo zobaczcie, to jest szklany tył, w związku z czym wykonanie jest premium, natomiast upaćkane jest niesamowicie od samego patrzenia. Bezpiecznie jest, jak noście ten telefon w etui. Bardzo mi się podoba to. Teraz mamy kwadraty, teraz mamy prostokąty wielkie, gigantyczne na pół plecków, na tyle, na tyle, jakieś kółka, a taka ładna, mała pastylka jest moim faworytem cały czas. Ja wiem, że może wygląda oldschoolowo, ale naprawdę wolę to niż takie przesadzone jakieś nie wiadomo po co rzeczy, no bo za chwileczkę powiem o fotografii, czy to ma jakiś wpływ na to, jakie ten telefon robi zdjęcia, czy że telefon ma wielką wyspę, to robi lepsze zdjęcia. No nie, oczywiście, że tak nie jest. Chowam sobie go w etui, żeby tak było. Tutaj na dole wszystko się nie zmienia, nic się nie zmienia, znaczy wiadomo, że jest USB-C, natomiast tutaj głośnik. To jest jedna rzecz, która przeszkadzała mi wtedy i przeszkadza mi tak samo w tym momencie, bo posłuchajcie, jak to wszystko wygląda. Przysłonić łatwo. Jest głośno, jakoś tam głęboko, ale ja naprawdę w takim telefonie chcę mieć 2 głośniki. No i w większości telefonów z tej półki cenowej, jak to kiedyś w tej wysokiej półki cenowej, przynajmniej kiedyś ten telefon w takiej półce był, no to są 2 głośniki, tutaj jest jeden. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego Huawei tak zrobił i to mi przeszkadza, tak? Tutaj przyciski, wszystko jest ok. Tutaj mamy diodę na podczerwień, to w tych Huawei'ach cały czas jest, tak? Bo tutaj w tym najnowszym tak samo mamy... O, diodę widać, jest ostrość, jest. Czyli przerabiamy ten telefon na pilota do telewizora, radia, wideo, co tam jeszcze mamy. No, w budowie tutaj z tyłu cały czas, jak dla mnie jest ok, ten telefon się nie zestarzał. Z przodu, jak to wygląda? No więc z przodu wyświetlacz jest doskonały, jest
boski, strasznie mi się podoba, ale w nim są dwie rzeczy, które już są dzisiaj oldschoolowe. To jest oczywiście AMOLED o jakiejś tam mega rozdzielczości, Full HD+, jak nie wyższej, nie pamiętam w tym momencie, nieważne, tutaj gdzieś napiszę. Natomiast w zasadzie takich noczyków już nie mamy. Teraz nam królują dziury w ekranie i wszystkie smartfony, także ten najnowszy, o, ma taką dziurę. A ten nóż mi zupełnie w niczym nie przeszkadzał i on fajnie wygląda i on mi się podoba, ale tak jak mówię, czuć troszeczkę myszką, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, której w tym telefonie nie ma, i to nie wiem, czy najbardziej mi przeszkadzało, ale to jest jedna z rzeczy, które najbardziej są zauważalne. Tutaj mamy tylko 60-hercowe odświeżanie. Nie ma 90, nie ma 120, nie ma adaptacyjnego, mamy tylko 60. Czy to oznacza, że ten telefon jest wolny? Nie, ten telefon nie jest wolny pod względem wczytywania takich rzeczy. No to cały czas ten telefon zachrzania, natomiast pod względem właśnie takiego przewijania stron, to widać tą różnicę, widać 60, widać 120, widać 90, widać odświeżanie adaptacyjne i tutaj znowu troszeczkę trąci myszką, to jest rzecz, gdzie czas poszedł do przodu, producenci poszli do przodu, a ten telefon troszeczkę nie wyrabia. Ale oczywiście, umówmy się, to nie jest nic, co przeszkadzałoby nam w używaniu jakimś tego telefonu. Teraz tak, działanie. Kirin 980. Po 3 latach ten procek naprawdę bardzo fajnie działa. Spokojnie sobie tutaj pogracie w każdą gierkę, bez najmniejszego problemu. Ten telefon się nie grzeje, czyli to jest to, co mi najbardziej przeszkadza w każdych nowych telefonach, gdzie lepsze jest wrogiem dobrego i te nowe procesory są niby wydajne, ale grzeją się jak diabli. Tutaj się nic nie grzeje, w związku z czym pod względem działania nie mam najmniejszych powodów, żeby zarzucać temu telefonowi cokolwiek. Wszystko się ładnie, szybciutko wczytuje. Wszystko nam hula. Jest doskonale. Oczywiście zakładki w pamięci są trzymane średnio, bo to jest Huawei i Huawei nigdy nie był mistrzem. Raczej szybko czyścił sobie zakładki z pamięci. O. No, ale coś tam jeszcze, powiedzmy, że jest trzymane. Więc pod względem działania nie mam do zarzucenia temu telefonowi absolutnie nic po 3 latach od debiutu. Jeszcze raz powtórzę. Oprogramowanie. No więc tak, tutaj mamy jeszcze zwykłego, normalnego Androida 10 i usługi Google'a, w związku z czym działamy jak na każdym doskonałym, normalnym, zwykłym telefonie. Co jest fajne, to jest to, że w tych nowych telefonach nie ma już usług Google'a i to oczywiście jest problemem i o tym pewnie będę mówił w filmie o 50, ale też jestem ciekawy, jak po tych 2 latach Huawei poszedł do przodu, jak tam sobie radzi ze ściąganiem różnych aplikacji, czy to ze swojego sklepu, czy to z innych źródeł. No, to jest naprawdę coś ciekawego, natomiast to, co mi przeszkadza w tych wszystkich nowych telefonach Huawei, to to, że one cały czas do mnie gadają, cały czas coś ode mnie chcą. Mówią, a tutaj zainstaluj sobie coś tam, tutaj coś tam, tutaj coś tam, to jakieś powiadomienie. Tutaj mam taką błogą ciszę, to znaczy mam te usługi Google'a, nie mam żadnych nachalnych powiadomień ze strony Huawei'a. Jest oczywiście App Gallery, jest wszystko to, co być powinno. No i tego telefonu po prostu używa mi się doskonale pod względem oprogramowania. Znowu nie mam nic mu do zarzucenia. Zdjęcia, filmy. Słuchajcie, to jest coś, w czym Huawei rządził te 3 lata temu naprawdę, zwłaszcza zdjęcia nocne. One wgniatały w fotel. Żaden telefon, żaden producent nie robił tak zdjęć nocnych, jak robił to Huawei. To oczywiście jest kwestia tej troszeczkę innej matrycy. Natomiast tutaj widać, jak przez te 3 lata wszyscy poszli do przodu, dlatego że ten telefon cały czas robi naprawdę bardzo fajne zdjęcia. Ja wam zaraz wszystko pokażę. Te zdjęcia mi się cały czas bardzo podobają, ale tutaj już nie ma takiej przepaści, już nie ma takiej różnicy, ba, inni producenci, nie Huawei, tylko inni producenci, potrafią zrobić też już lepsze zdjęcia, ale moim zdaniem to, że przez 3 lata ten telefon cały czas jest w jakiejś czołówce, cały czas utrzymuje bardzo, bardzo wysoki poziom, no to jest wielką, wielką zaletą tego telefonu. Cóż my tutaj mamy? No więc tak,
Mamy przede wszystkim sztuczną inteligencję, która dosyć mocno, jak to u Huawei'a, obrabia te zdjęcia i one czasami są naturalne, a czasami naturalne nie są. Mamy tryb nocny, tak jak już mówiłem, który kiedyś wgniatał fotel, a teraz jest po prostu ok. Teraz jest po prostu ok i no i to tyle, tak? Mamy doskonałe rozmycie tła, doskonały typ portretowy, bardzo szybko łapany autofokus, doskonałą ostrość. Naprawdę, zobaczcie. Misia tutaj wygląda fantastycznie. Pozwoliła sobie zrobić sesję, chociaż minę ma, jak widzicie, jak to ona. Nie rób mi zdjęć, nie rób mi zdjęć. Rozmycie tła piękne. Pierwszy plan ostry, z tyłu nieostro, ładnie. Teraz tak, zoom. Tutaj mamy pięciokrotny zoom optyczny i to jest dla mnie, znaczy tak, z jednej strony oczywiście on jest doskonałej jakości, on jest naprawdę bardzo fajnej jakości, natomiast z drugiej strony ja jednak wolę trzykrotny zoom optyczny, a nie pięcio. Pięcio jest troszeczkę już dla mnie za blisko. Dobrze mówię, jest za blisko. No, ale proszę bardzo, jak widzicie, można go też ładnie wykorzystać. Filmy cały czas też są naprawdę na wysokim poziomie. Jak to u Huawei, on zawsze był tam gdzieś troszeczkę niżej z tymi filmami niż konkurencja, ale cały czas to jest poziom zadowalający. No więc nie gadam, tylko oglądajcie sobie te zdjęcia i sami ocencie, czy według Was one się zestarzały, czy nie. Trzyletni telefon potrafi wycisnąć takie oto zdjęcia. Może wrzucę Wam dla porównania też kilka zdjęć z P50, bo już robiłem. No i zobaczycie, jaka jest różnica pomiędzy tym a tym. Jeden, dwa, trzy, witam. Full HD, 30 klatek na sekundę. Jest też oczywiście 4K, jest optyczna stabilizacja, jest elektroniczna stabilizacja. Czyli mimo upływu lat zestaw jest naprawdę całkiem fajny. Można się przybliżać, można się cofać. Przybliżamy się 15 razy. I zobaczcie, to nawet jakoś tam wygląda. O, i też możemy przerzucić się na szeroki kąt. Także też nieźle. Ok, już jesteśmy na głównym obiektywie. Jeszcze się trochę przejdę, żeby było widać, jak wygląda stabilizacja. Misio tutaj zawsze był. Widocznie misiowi w zimie jest zimno, to go zdjęli. Idę jeszcze, no, przejść się po Starym Mieście, porobić kilka zdjęć, bo to zawsze ładnie wygląda. Tylko się jeszcze pokażę Wam, nie wiem po co, ale trudno. Tutaj tylko Full HD, tutaj już 4K nie ma.
Można sobie strzelić selfie. Nie, uff, brzydko by było teraz, spróbuję. Okej. No, nie ma już takich rzeczy, znaczy nie ma jeszcze takich rzeczy, jak w tym momencie są w różnych telefonach, czyli rozmycie tła i tak dalej, ale i tak wydaje mi się, że to wszystko wygląda całkiem, całkiem. Znikam. Co nam jeszcze zostało? Bateria. Ona tutaj starcza mi cały czas na 2 dni, 3 lata po debiucie. Doskonale jej nie wymieniałem. Wiem, że teraz można wymienić baterię w Huawei za jakieś niewielkie pieniądze. No, ona cały czas działa doskonale, tak jak mówię, 2 dni. Jest ładowanie 40-watowe ładowarką, no więc wiadomo, nie 60, nie 120, ale te 40 watów, umówmy się, też wystarcza. Fajnie, bo jakby na przykład nowe Samsungi miały 40, a nie 25. Zobaczymy, jak to będzie. Jest ładowanie bezprzewodowe, jest ten telefon spełnia też normę IP68, więc naprawdę pod tym względem też tutaj nie ma najmniejszych powodów do narzekania. Jeszcze tak myślę, czy pokazałem, jak działa na przykład czytnik linii papilarnych. No, on też cały czas działa doskonale, tak? Zresztą tak samo jak odblokowanie telefonu twarzą. O, no, więc ten telefon po tych 3 latach, on się zestarzał z mega, 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 mega godnością. Co więcej, uważam, że ten telefon cały czas jest godny zainteresowania i jakbym miał wybierać, czy tam jakbym się miał zastanawiać, kupić, nie kupić, no to w tym momencie też bym go kupował. Oczywiście wszystko jest kwestią ceny, ale w końcu nie bez powodu Huawei chyba rok albo 2 lata temu zrobił edycję tego telefonu, cały czas z usługami Google'a, no więc ona się już sprzedała, już Huawei chyba ich nie ma, ale nie dziwię się, że ona się doskonale sprzedała. No i w tym momencie trzeba po prostu polować na ten telefon gdzieś w jakichś używkach. Zaletą takiej sytuacji jest to, że ceny tego telefonu nie są już takie wysokie, a naprawdę, moim zdaniem, ten telefon, nawet 2-letni, jeżeli traficie w dobrym stanie, będzie lepszym wyborem nieraz niż jakieś nowe telefony i ja z ręką na sumieniu mogę go polecić, bo moim zdaniem to jest cały czas doskonały telefon. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie filmu o starociu, ale moim zdaniem starość cały czas jest wart tego, żeby o nim mówić. O, i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.